Dzień dobry Państwu, kłania się redaktor Norbert Milko. Jest 19.11.2013. Jesteśmy koło zajazdu Mustang. Jest to ode mnie, że tak powiem, spory kawałek. Ja nie jestem w stanie Państwu pokazać takich ujęć, jak pokazuje Pan Burmistrz Tomasz Jaskuła, ale staram się pokazać, ile już jest, że tak powiem, zrobione. Ile zostało już zrobione. To dosłownie to są nowe mury. Wszystko od nowa zostało. Jedzie samochód, ale to nic. Zostało to na nowo postawione. Jest to od nowa odbudowa zajazdu, ponieważ spalił się dosyć, już nie pamiętam kiedy, ale to jest nieistotne, Szanowni Państwo. To jest nieistotne. Ważne jest to, że się próbuje to odbudować i to jest w tym piękne. A teraz właśnie na tyle, ile mi pozwoli czas kamerowy, że tak powiem, bo praktycznie to mam na 1,5 godziny, czy nawet więcej, ale to nieistotne. Postaram się Państwu pokazać jak najwięcej przepięknych terenów Lubniewic, że tak powiem, Lubniewic i okolic. No praktycznie to jest dzisiaj pogoda nie do nagrywania żadnych filmów, ale to jest, myślę, nieistotne. Ważne jest to, co się robi i to jest piękne. A my sobie teraz pomalutku, Szanowni Państwo, będziemy zmierzać na ulicę Świerczewskiego. Jest godzina 13.37. Jeszcze raz kłania się Państwu redaktor i kamerzysta Norbert Milko, Lubniewice, 19.11.2013. I pomalutku ruszamy na ulicę Świerczewskiego. Czyli to, co Państwo widzicie, no tak jak mówię, nie jestem w stanie wejść na teren budowy i tam pokazać Państwu, jak to w ogóle wygląda, ale już tyle murów po prostu wystaje. No szkoda po prostu, że tamten zajazd spłonął, bo też miał bardzo ładną architekturę i w ogóle przez kupę czasu, przez kupę lat tutaj był, że tak powiem. No ale los chciał inaczej i tak się stało, jak się stało. Ja się cieszę z tego, że została podjęta decyzja o odbudowie zajazdu i trzymam kciuki za pomyślne zakończenie projektu odbudowy. Kłania się Państwu redaktor Norbert Milko. Jest 19.11.2013 i pomału zmierzamy na ulicę Świerczewskiego, a jest spory kawałek.
bo jeżeli się uda, to postaram się przejechać w miarę szybko przez most i pokazać jak najwięcej najpiękniejszego terenu. To jest dość poważny projekt odbudowy zajazdu, więc tak jak mówię, trzymam kciuki, bo wiele to wysiłku Urząd Miasta kosztowało i kosztuje nadal, żeby to zostało odbudowane. Zresztą pan burmistrz i zastępca, pani Katarzyna Szczepańska, muszą w to wszystko włożyć wiele pracy. Muszę się państwu przyznać, że te Lubniewice na nowo odżywają. One na nowo zaczynają, moim zdaniem, śpiewać i zapraszać jak najwięcej turystów. Zaczyna się coraz głośniej robić o byłych Lubniewicach, że tak powiem, a jednocześnie byłych i obecnych. Bo prawda jest taka, że poprzednie lata to praktycznie tu było pusto i smutno, a teraz się zaczyna coś na nowo dziać. Zresztą ja jestem pełen podziwu dla naszego Urzędu Miasta. Ogarnąć tyle projektów, tego wszystkiego, to jest po prostu nie lada wyzwanie dla sprawnego człowieka, a nie mówiąc już jakby się miał ktoś tym niepełnosprawnym zająć, to chyba by tego nie ogarnął. No ale prawda jest taka, że nasze Lubniewice zaczynają na nowo być wesołe, radosne. Coraz więcej ludzi latem przyjeżdża. Coraz więcej się tutaj dzieje projektów i to jest najważniejsze. Ja w każdym bądź razie jestem pełen podziwu i uważam, że tym, co się teraz dzieje, to jest po prostu szalone wyzwanie i trzymam za tych ludzi, którzy walczą o nasze dobre imię miasta i po prostu trzymam za nich kciuki i to jest niebywałe. Po prostu jestem szczęśliwy. Tu się przez parę lat, że tak powiem, niezbyt dużo działo, dopiero od jakiegoś czasu zaczęło to wszystko nabierać radości, takiej radości odpowiedniej, że tak powiem. No, także naprawdę jest coraz więcej miejsc, gdzie można dojechać bez problemu wózkiem elektrycznym. Lubniewice się stają powolutku bez barier dla niepełnosprawnych. Jest to dużym wyzwaniem, bo na wszystko trzeba po prostu mieć zgody różnych konserwatorów, różnych tam
różnych tam przepisów trzeba przestrzegać i tak dalej. Jestem pełen podziwu po prostu. Jest coraz piękniej i niech tak będzie nadal. Dzień dobry, kłaniam się. Również. Trochę przez most przejdziemy. No i co tam na tej plaży? No, trochę zimne jest na plaży. Chodź tutaj, nawet nie podchodź. Nie, nie, ja pomalutku jadę. No, nie, 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 chodzi o to, żeby nie przeszkodzi. Nie, nie, absolutnie. To ja muszę uważać, nie dziecko. Także tutaj akurat będziemy przechodzić przez most. To jest teren, który podlega pod zamek. Nasz zamek też, już nie pamiętam ile lat temu był czynny, ale są piękne tereny wokół zamku i no myślę, że doczekam jeszcze tych czasów, że ten zamek po prostu na nowo ruszy, będzie zapraszał gości i tak dalej. No, ale to wszystko wymaga czasu, pracy, odwagi, determinacji wielu ludzi. To nie jest tak, że to sobie, to się stanie z dnia na dzień. Ja po prostu, dla mnie każdy kilometr chodnika z Polbruku, czy jaki obojętny kawałek prosty drogi, żeby tego, to jest kolejne wyzwanie, kolejny kilometr radości dla Norberta i wiem, to się robi już szaro, smutno i tak dalej, ale o, tutaj no postaram się przybliżyć, bo to chyba są tak, nie, nie, nie da rady, to jedynie można tak zrobić, to są kaczki, ale piękne. No, jedziemy dalej, bo jest już szarówka się robi, a jednak na ulicy Świerczewskiego jednak jest kawałek, więc to też wymaga jakiejś ostrożności i precyzji, że tak powiem. A tam w oddali macie Państwo za tymi drzewkami. O Jezu! Chyba zjechałem. No pięknie. Ale co się stało? Fuh. Nie daj Boże. Ale czemu mnie tak... Dobra. To wyłączamy i się nie ruszamy nawet